Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Znaleźliśmy sposób prawny na to, by częściowo tą podwyżkę odwrócić. Inauguracja roku akademickiego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. Mamy naprawdę szeroką, wspaniałą kadrę, mamy doskonałą bazę. Czy będą opóźnienia na Wyczółkowskiego? To kary umowne, no nie ma innego wyjścia. Paweł Guszała, zaczynamy serwis informacyjny. Za nami nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej, której tematem był projekt uchwały w sprawie czynszów w lokalach komunalnych, formalnie zmieniający uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym w Jeleniej Górze. Zgodnie z przypuszczeniami, obrady obfitowały w wiele emocji. Na początku należy wyjaśnić, na czym polega projekt uchwały zgłoszony przez radnych kilku klubów. Mówi on o podwyżce stawki bazowej za mieszkania komunalne o 25 lub o 50%. To spowodowałoby przekroczenie maksymalnej stawki czynszu za metr kwadratowy, jaka funkcjonuje na Dolnym Śląsku. Taki zabieg teoretycznie umożliwiłby dokonanie kalkulacji nowej stawki czynszu na wniosek lokatora. Zmiana uchwały i zmiana zarządzenia nie jest automatycznie podstawą do zmiany stawek czynszu. Natomiast oczywiście może taka sytuacja nastąpić. W trakcie sesji projekt uchwały referował w imieniu wnioskodawców Oliver Kubicki z Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Znaleźliśmy sposób prawny na to, by częściowo tą podwyżkę odwrócić. Pan prezydent dzisiaj argumentuje, że nie będzie miał w związku z tym pieniędzy w budżecie. To ja się zapytam, w jakim mieście żyjemy? Czy w takim, w którym pan prezydent mówi zawsze na początku sesji, gdzie mówi, że mamy niskie bezrobocie, rosną przychody z podatków, jeleniogórzanie świetnie zarabiają? Czy żyjemy w takim mieście, jak pan prezydent mówi dzisiaj, kiedy chcemy obniżyć czynsze? Bardzo precyzyjne wyliczenie skutków tej zmiany na konkretnych przykładach konkretnych osób mieszkających w mieszkaniach komunalnych potwierdza fakt, że najubożsi albo nie zyskają nic, a może nawet stracą, natomiast osoby, które zarabiają dobrze, lepiej, bardzo dobrze, mogą uzyskać wielką ulgę finansową. Na pewno proponowana zmiana stawek bazowych czynszów za mieszkania komunalne wpłynęłaby na cały system czynszowy, a przede wszystkim mogłaby wygenerować realny koszt dla miejskiego budżetu. Radni zgłaszający projekt uchwały nie przeprowadzili kalkulacji proponowanych zmian, co w trakcie sesji zarzuciła im Bożena Wachowicz-Makieła, przewodnicząca Komisji Gospodarki Komunalnej. O negatywnych skutkach pomysłu radnych mówił także m.in. dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Jerzy Lenart. Jak to się nieraz mówi, nie ma darmowych obiadów. Ktoś po prostu za to będzie musiał zapłacić. Jeżeli mamy przychody i koszty związane z gospodarką mieszkaniową, to cięcie po stronie przychodów jakiejś kwoty nie powoduje z automatu cięcia kosztów. Koszty wystąpią. W końcu po prawie 2 godzinach doszło do głosowania. Radni odrzucili projekt 12 głosami. Za projektem było 7 radnych, a jeden się wstrzymał. Październik to czas, kiedy we wszystkich uczelniach w kraju inauguruje się rok akademicki. Ostatnio z naszą kamerą byliśmy obecni w Uniwersytecie Ekonomicznym. Dzisiaj powiemy o inauguracji roku akademickiego w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej. Inauguracja roku akademickiego to moment w życiu uczelni, kiedy wdrażanych jest wiele zmian. A tych, mimo wcześniejszych zapowiedzi, w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej zbyt wiele nie będzie. Nie udało się otworzyć pierwszych w historii kierunków magisterskich. Te najszybciej mają się pojawić w ofercie uczelni w październiku, ale 2017 roku. Zostaliśmy poddani wizytacji trzech różnych komisji akredytacyjnych na wydziale na kierunku fizjoterapia, na kierunku pielęgniarstwo i filologia. Wszystkie te trzy wizytacje zakończyły się wynikiem pozytywnym, co przed nami otwiera olbrzymie szanse na utworzenie studiów magisterskich. Będą to pierwsze, mówię w czasie już dokonanym, jakby będą to studia. Pierwsze studia magisterskie w dziejach Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej. Mimo to uczelnia może pochwalić się całkiem udanym okresem rekrutacyjnym. Naukę w Karkonoskiej Państwowej Szkole Wyższej ma rozpocząć blisko 400 osób.
przyjmujemy taką zasadę, że głównym sposobem na kryzys demograficzny, jaki mamy w tej chwili, to jest wysoka jakość kształcenia, no i oczywiście znakomite warunki dydaktyczne. Mamy naprawdę szeroką, wspaniałą kadrę, mamy doskonałą bazę, jak sami dobrze o tym wiecie. Dużo różnych kierunków kształcenia, możemy naprawdę bardzo wiele wykorzystać. Świetne sale przygotowane do zawodowych, praktycznych egzaminów. Jak widać, takie podejście przynosi wymierne efekty. Na pewno Jelenia, dlatego że Wrocławia nie lubię, Zielonej też nie. Tutaj mam dużo znajomych i ta szkoła mi się spodobała, bo kiedyś przyjeżdżaliśmy tutaj z liceum na oglądanie. Przede wszystkim blisko domu mamy, jesteśmy z Jeleniej. I mamy nadzieję, że będzie tutaj fajnie. Fajnie spędzimy czas. Jak koleżanki? Też tak samo, bo też jestem z Jeleniej i akurat było mi tak, powiedzmy, komfortowo tutaj przyjść do tej uczelni i się uczyć. A co słyszeliście o KPSW? A co słyszeliśmy? Nie wiem w sumie, co słyszeliśmy. No, że jest dobrą szkołą, że można się też sporo nauczyć, jeżeli oczywiście chcemy. Myślę, że to, że też są fajni ludzie, że możemy dużo poznać ciekawych osób. Na uroczystości inauguracji roku akademickiego Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej obecni byli przedstawiciele władz wojewódzkich, lokalnych oraz podmiotów współpracujących z Jeleniogórską Uczelnią. Remont ulicy Wyczółkowskiego rozpoczął się dużo później niż spodziewali się tego mieszkańcy. Czy w związku z tym przy tej inwestycji mogą być opóźnienia? Sprawdzała Kamila Krawiec-Kabryl. Mnie się wydaje, że wszystko to robią za późno. A co oni robili całe lato? Teraz przychodzi zima, wiadomo co będzie. A my tu tak żyjemy już od lat na tej Wyczółkowskiego, byle jak. Mieszkańcy ulicy Wyczółkowskiego w Jeleniej Górze oczekiwali tej inwestycji od dłuższego czasu. W końcu remont ruszył, ale nie do końca w takim terminie i z takim rozmachem, jak powinien. Wykonawca, który wygrał przetarg, nie śpieszy się z robotami, szukał podwykonawców, nie wiem, wygrywa się przetarg, a później się dopiero szuka, kto to zrobi. Tych praktyk się coraz więcej pojawia, więc będziemy musieli zrobić jakieś nowe kryteria. Zachodzi pytanie, czy wykonawca, czyli Jeleniogórskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych, wyrobi się do końca grudnia. Po rozmowie z pracownikami ciężko to stwierdzić. Wyrobicie się do końca grudnia? No na pewno, tylko nie wiadomo, którego roku. Myślę, że ten rozpęd jakiś, jak już wezmą i zaczną to robić w takim tempie i ludźmi, naprawdę odpowiednią ilością ludzi i sprzętu, to do świąt zrobią. No. A jeżeli nie zdążą? No to kary umowne, no nie ma innego wyjścia. Mimo tego, że remont był wyczekiwany, wielu mieszkańców nie może doczekać się jego zakończenia. Chodzi przede wszystkim o utrudniony dojazd do posesji. Kłopot trochę, bo tu samochody mamy przed domem, nie mamy jak wjeżdżać w ogóle. Nie mamy gdzie w ogóle stawiać tych samochodów. Jeśli chodzi o postępy prac po wykorytowaniu ulicy, kolejnym etapem jest praca gazowników. W Karkonoszach spadł pierwszy śnieg. Zmiana aury może pomóc w zaobserwowaniu śladów wilków, które pojawiły się na terenie Karkonoskiego Parku Narodowego. W ostatnich latach zimy były łagodne i nie do końca byliśmy przyzwyczajeni do takiego widoku. Myślę, że to nie jest ta pokrywa stabilna, że jeszcze przyjdą okresy ciepła i będziemy mogli wędrować po Karkonoszach bez śniegu. Natomiast tak naprawdę te zmiany klimatyczne spowodowały, że wszystkiego możemy się spodziewać. Możemy mieć bardzo dobrą zimę. Może być tak, że teraz mamy śniega, zabraknie go w styczniu czy w lutym, czego sobie i oczywiście turystom nie życzę. Pierwszy śnieg w Karkonoszach to nie lada gratka dla turystów. Na szlakach należy jednak wyjątkowo uważać. Teraz lepiej góry sobie pooglądać z dołu, bo są piękne. W zasadzie odradzamy turystom w tej chwili udawać się w góry, póki nie poprawią się warunki atmosferyczne. A prognoza długoterminowa mówi, że od środy ma być poprawa warunków. Są także wyraźne sygnały, że w Karkonoszach pojawiły się wilki. Turyści jednak nie powinni się obawiać.
wilki zjadły dwa cielaki, potwierdzając tym, że chyba stały się stałym bywalcem karkonoszy. Karkonosze po polskiej i po czeskiej stronie, łącznie z Górami Izerskimi, to naprawdę olbrzymi obszar z dość dużym zagęszczeniem jelenia zwłaszcza. W związku z tym one, my się spodziewaliśmy, że wcześniej czy później trafią tutaj większe ilości i to jest normalny czynnik redukujący po głowie zwierząt, które są przegęszczone. Pewną wygraną gospodarzy zakończył się mecz karkonoszy Jelenia Góra z Granicą Bogatynia. Nasi piłkarze wygrali ostatnie spotkanie 3-1. Już od pierwszych minut biało-niebiescy starali się możliwie jak najszybciej przechylić szale zwycięstwa na swoją stronę. Taka postawa w końcu przyniosła efekt w postaci bramki. W 24 minucie Pytel otworzył wynik. 4 minuty później było już 2-0 dla Jeleniogórzan. Wszystko za sprawą ładnego uderzenia Gogola Szwilego. W drugiej połowie Gruzin po raz kolejny dał się we znaki przyjezdnym i podwyższył rezultat na 3-0. Granice było stać tego dnia tylko na skromną, jednobramkową odpowiedź. Piłkę w siatce gospodarzy umieścił Piotrowski. W końcówce sędzia pokazał jeszcze drugi żółty, a w rezultacie czerwony kartonik Denisowi. Jednak mimo to karkonoszom udało się utrzymać korzystny dla siebie wynik. Wdaliśmy się w niepotrzebną taką przepychankę i stąd taka troszeczkę końcówka nerwowa, ale myślę, że od początku spotkania kontrolowaliśmy przebieg, kilka akcji było ciekawych, dużo podań, dobra gra do przodu i na pewno w każdym kolejnym meczu musimy w szczególności u siebie wygrywać. Po 9 kolejkach karkonosze Jelenia Góra zajmują w czwartej lidze pewne 10 miejsce. Za niecały tydzień kolejna szansa na zdobycie cennych punktów. Biało-niebiescy na wyjeździe będą grali z rezerwami Chrobrego Głogów. Miejmy nadzieję, że w następnej kolejce nasi piłkarze odniosą podobny rezultat. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.